Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszego odcinka spotkań Areny Krajobrazu jest Ania z Zielonego Wzgórza. Pani Ania Wójcik-Kager, właścicielka szkółki Zielone Wzgórza. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Pani Aniu, ja poproszę Panią na początek, żebyśmy mogli naszych gości zaprosić do szkółki, do wnętrza tej długiej historii. Ja bym chciała Pani opowiedzieć trochę o korzeniach szkółki, o tym, jak to się zaczęło, skąd ta pasja i te wyjątkowe zainteresowania. Dziadkowie ze strony mojej mamy prowadzili przed wojną, w czasie wojny, ogrodnictwo owocowe, co pozwoliło rodzinie przetrwać okupację. Nawet starsze dzieci były zwolnione z prac z wywózki do Niemiec. Także moja mama, która była wtedy małym dzieckiem, złapała tego bakcyla, fascynowały ją już wtedy szkółki owocowe, które były prowadzone w sąsiednich majątkach na Podlasiu, i poszła w tym kierunku. Po technikum odbywała praktyki w ogrodach pożoskich, które w latach 50. były prowadzone na bardzo wysokim poziomie, ze starą kadrą jeszcze. Ze szkółek pożoskich wywodzą się nasi wielcy szkółkarze tutejsi, pan Kurowski, pan Dębski, pan Komsta. Także po tych doświadczeniach, po praktyce, po pracy w majątku, dawnym majątku pana Śliwińskiego w Antopolu, który też prowadził ogromne szkółki, miał ponad 600 odmian róż plus drzewka owocowe. Po wojnie znajdował się tam zakład doświadczalny Jungu w Puławach i moja mama prowadziła tam winnice doświadczalne. Potem założyła już własną niewielką szkółkę. Także wygląda na to, że zamiłowanie do ziemi i do krzaków wszystkiego rodzaju mam trochę w genach. Nasza szkółka powstała tak trochę przez przypadek, trochę zamiłowania, jako taka wypadkowa kilku czynników. Po pierwsze, skończyłam studia ogrodnicze, sporo podróżowałam, odbywałam jakieś praktyki za granicą. Mieszkałam przez 3 lata w Holandii. Mąż Holender z wizją inwestowania w gołe pole w zasadzie wtedy, plus bardzo pomocni Holendrzy, producenci holenderskich sadzonek, które zaczęłam wtedy poznawać, kupować, bardzo dużo mnie nauczyli, na moich błędach też. Także powoli się to tak rozwijało. No, podstawowym czynnikiem chyba była bardzo dobra koniunktura w latach 90. Początek okresu transformacji, napływ wszelkiego rodzaju dóbr do Polski. Rynek był bardzo wtedy chłonny, bardzo otwarty na wszystko. Także powoli to wszystko się rozkręcało. Imponujące doświadczenie i praktyka przede wszystkim, z tego co słyszę, bo Pani doświadczenia i wielopokoleniowe, i doświadczenia zagraniczne z takiej tradycji, no nie obcej nam, holenderskiej, ale też okolica, w której szkółka jest położona, no bo tradycje ogrodnicze znane w Polsce, a myślę, że i szerzej tak naprawdę. Ja chciałem Panią zapytać, jak to położenie, ta lokalizacja geograficzna, no i też sąsiedztwo Nałęczowa i tradycji nałęczowskiej związanej z ogrodami i parkiem, wpłynęło i stymulowało rozwój Waszej szkółki. Na ile jakby mieszkańcy tej okolicy i szkółka nawiązaliście takie trwałe relacje
handlowe, tak bym je nazwał? Myślę, że Nałęczów i cała Wyżyna Lubelska, uważam, że to jest jeden z piękniejszych zakątków w Polsce, jest bardzo taki przyjazny ludziom poprzez to, że mamy przeróżne krajobrazy, bardzo piękny stary drzewostan, wąwozy. Jest stary park, bardzo dużo klimatycznych starych willi w ciekawych ogrodach. To wszystko wpływa na wrażliwość mieszkańców, na wrażliwość przyjezdnych, którzy przyjeżdżają do nas tutaj na wypoczynek. Także jest taka relacja obustronna, że ta przyroda wpływa pozytywnie na nas, a my chcemy oddziaływać, chcemy to jeszcze ulepszać. Także myślę, że ta wrażliwość miała jakąś, tutaj odegrała jakąś rolę, ale raczej ten trend, który powstał na początku lat 90. sprowadzania, zobaczyliśmy, że możemy sobie te istniejące już ogrody upiększyć zupełnie nowymi roślinami. Także to zaczęło się, oddziaływało jedno na drugie, uważam. Pani Aniu, mając przyjemność gościć w Pani ogrodzie, dla mnie największą niespodzianką było to, że kiedy przyjechałem do szkółki, ta moja wizyta zaczęła się od odwiedzenia pięknego ogrodu. Ten ogród jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko kolekcją roślin, bo tak ja go zinterpretowałem i tak ja go znam i tak go pamiętam. Proszę nam opowiedzieć o historii tego ogrodu, bo jest to zaproszenie do szkółki, ale jak dla mnie również hobbysty trochę ogrodnika, no to taka inspiracja do tworzenia. Jak to się stało? Skąd ten pomysł i chcielibyśmy bliżej poznać historię samego ogrodu? Ja jestem chyba też hobbystą ogrodnikiem, fanatykiem, bo każdy prawdziwy ogrodnik zbiera te rośliny, chce mieć wszystko, co ładne, ciekawe. No, pierwsze rośliny przyjechały 40 lat temu około załadowane po dach w Fiacie 126P od pana Górowskiego ze szkółki. No, asortyment wtedy nie był tak szeroki, jak to teraz mamy, ale to już był ten początek, także niektóre egzemplarze przy szkółce i w drugim ogrodzie mają już ponad 40 lat. Potem, jak już zaczęłam się zajmować bardziej, zaczęliśmy rozwijać tę szkółkę, 20 parę lat temu zaczęłam sadzić ciekawe egzemplarze odmianowe przywożone z Holandii. I one w tej chwili dominują. No, oczywiście jest to poligon doświadczalny. Dużo rzeczy trzeba było usunąć. Trochę niewypałów tam było. Ale dzięki temu mogę z własnego doświadczenia z czystym sumieniem powiedzieć klientów, proszę tego nie sadzić, to jest niedobre, tak? Albo wręcz przeciwnie. No w tej chwili ogród, no to jest ogrom pracy, w tej chwili staramy się, zaczęliśmy taką porządną rewitalizację, usuwanie starych, jakichś nieciekawych rzeczy, przycinkę i wprowadzanie nowych odmian, krzewów, bylin, trochę traw. Pod kątem odporności na choroby, szkodniki też, ale głównie na suszę. Bo ogród mój nie był nigdy nawadniany. No, poza jakimiś wyjątkami, gdzie były świeże nasadzenia i trzeba było to zrobić. Także jest to taki ogród zupełnie odporny na brak długotrwałych brak opadów. I myślę, że to w tym kierunku trzeba iść. Ja rozumiem, że ten brak nawadniania wynikał jakby z zasady, jaką wprowadziliście. To miało być takim. Taki był cel tego założenia. Da się samą sobą opiekować.
Pani Aniu, 30 lat szkółki, 30 lat doświadczeń, plus praktyka za granicą, plus nieustające jakby konfrontowanie swoich kompetencji ze światem ogrodniczym. Mnie interesuje to, jak w tej perspektywie czasu, w której pani zdobyła swoje doświadczenia, następowała ewolucja zainteresowań. Gdzie był początek jakby tej historii hobby polskich ogrodników, amatorów przed około 30 laty i gdzie jesteśmy teraz? Co było po drodze oczywiście? Jak to wyglądało? Najpierw wkroczyły iglaki, bo tereny był w zasadzie taki szary, nie? Oprócz jakichś nielicznych gatunków świerka, jodły i zwykłych tuj. Zaczęła królować tuja szmaragdowa i króluje dalej. Niestety, może, no zależy. Ma swoje plusy i minusy. I zaczęto wtedy wprowadzać nowe odmiany jałowców, a żywotników, szczepione odmiany świerków. Także to przez te pierwsze 10 lat myślę, że 60-70% produkcji szkółek to były rośliny zimozielone. W sumie dobrze, bo one dały tę pierwszą taką bazę, strukturę ogrodom. Było zielono w zimie, były efektowne, były wyznacznikiem jakiegoś nawet statusu klienta. Ludzie zaczęli budować wtedy domy, więc od razu było to wszystko skomponowane wraz z nowymi zabudowaniami. Potem tak przeglądałam swoje rachunki, kiedy co zaczynałam kupować sadzonki. Więc w roku około 2007 roku pojawiły się pierwsze berberysy odmianowe. Słynny Admiration od szkółki Leintersa plus inne odmiany, hortensje i wszelkiego rodzaju krzewy o kolorowych liściach. Także to była taka, doszła ta paleta kolorowych roślin na tle istniejących już zielonych rzeczy. I wtedy zaczęli ludzie też, zaczęło się podobać żywotniki, tuje szczególnie i cyprysiki złote. Na początku było to B, to jest uschnięte, nieżywe, nie chcemy tego. Gdy była już masa tej zieleni, wtedy szukano czegoś nowego. I od 2010 roku około, nawet trochę wcześniej, zaczęto interesować się trawami i bylinami. Pierwsze firmy, Vitro Warszawa, Vitro Flora, zaczynały wtedy dystrybuować żurawki, no, przeróżne inne byliny, których teraz mamy całe mnóstwo. Trawy ostrożnie wchodziły na rynek. No teraz sobie nie wyobrażamy żadnego projektu bez traw i bylin. Obecnie bardzo dużym zainteresowaniem częściej są się drzewa wszelkiego rodzaju. Duże, wielopniowe, każdego rodzaju drzewo jest mile widziane w ogrodzie. Klienci kupują chętnie rośliny już ładne, wyrośnięte, droższe, z tym, że wymagają dobrej jakości. I no tutaj jest wyzwanie dla nas szkółkarzy, żeby te jakościowo dobre i ciekawe rośliny, rarytasy stale dostarczać. Jest to też zabawa dla nas, tak? Bo nie jest, dla mnie przynajmniej, nie sprawiałoby mi przyjemności produkowanie 5 hektarów tu i szmaragd. Produkowanie asortymentu, czy kompletowanie asortymentu, to jest ta zabawa właśnie, przyjemność, hobby. Co jeszcze w tej chwili? W związku ze zmianami klimatycznymi, susze długotrwałe,
gwałtowne opady. Mamy duże zapotrzebowanie na rośliny, tak jak wspomniałam, że staramy się w swoim ogrodzie testować te prawie kserofity niektóre, roślinami, które wytrzymywałyby takie marne warunki, złe gleby, złe traktowanie. I jest bardzo dużo tego typu roślin, no to są trawy, niektóre byliny, dużo krzewów, rośliny iglaste, które są odporne na szkodniki, z których komponuje się w tej chwili ogrody. Chciałam Panią dopytać, bo poruszyła Pani ten temat deficytu wody, zmian klimatycznych, które niewątpliwie są już oczywiste i trudno to kwestionować. I w Waszej branży to z pewnością jakby znajduje swoje odzwierciedlenie raz w asortymencie, ale jak to się przekłada na jakby na tą odwrotną stronę, czyli na ile klienci, którzy do Was się zgłaszają w tej chwili, szukają odmian, szukają rad, pytają, na ile są już świadomi tego, że szukamy, potrzebujemy właśnie takich roślin, które będą w perspektywie zachodzących zmian trwałe i długowieczne. Większość o to przede wszystkim pyta. Są ogrody, gdzie właściciel nie zakłada nawodnienie i będzie ten ogród podlewany, więc trawniki, rośliny takie, które potrzebują wody, ale jednak woda staje się droga, jest to kosztowne, także wielu klientów chce mieć ten komfort, żeby o tym nie myśleć. A jak to zmieniło się też w kontekście bioróżnorodności, bo Pani doskonale pamięta, ja ze słyszenia też niejednokrotnie te słowa padły, że chciałabym mieć ogród, w którym nie ma nic do roboty, mówiąc kolokwialnie, prosty, samoobsługowy, bezproblemowy. Czy teraz w kontekście ich zmian klimatycznych, ale też w aspekcie, który jest bardzo mocno podkreślany, bioróżnorodności, kolejne modne słowo w tych czasach, to również przekłada się na potrzeby Waszych odbiorców, że już ten problem jest inaczej postrzegany przez amatora ogrodnika, że mam ogród, więc wiem, że muszę poświęcić energię, czas i kompetencje, czy też nadal gdzieś pokutuje pewne takie zapotrzebowanie na ogród bezobsługowy. Nie ma ogrodów zupełnie bezobsługowych, znaczy zupełnie. Każdy ogród wymaga opieki. No, to jest natura, więc natura nie znosi próżni. Nie możemy sobie wysypać wszystkiego kamienia i oczekiwać, że tam będzie czysto przez nie wiadomo jaki okres czasu. Także to trzeba to monitorować pod różnymi względami. Wszystko zależy od podejścia klientów. No, większość, ja też bym chciała, żeby mój był ogród i moja szkółka bezobsługowa, ale się nie da, więc należy poświęcić temu jednak dużo uwagi. Oczywiście są bardziej pracochłonne ogrody wymagające przycinania, podlewania, pryskania. Na przykład mam klientów, którzy nadal chcą sadzić bukszpany. I oni są świadomi, że to wymaga naprawdę dużo samozaparcia, żeby te bukszpany utrzymać. A jest grupa, która chce mieć jak najmniej pracy, skosić trawę jak najrzadziej albo żadnej trawy, byliny owszem, ale takie, które sobie tam same dają radę. Drzewa, no to drzewa nie wymagają specjalnych jakichś zabiegów. Jeżeli chodzi o bioróżnorodność, to jest właśnie teraz ten trend, że sadzi się ogród, którym jest to zrównoważone. Mamy drzewa, mamy krzewy, mamy ten podszyt cieniolubny, sucholubny. Rośliny dla owadów są bardzo modne. Motyle, pszczoły. Niektórzy stawiają takie ładne domki dla owadów.
Jeżeli jest stary ogród, też mamy mnóstwo ptaków, jeże, no, o takich tych brzydkich zwierzątkach jak ślimaki nagie czy opuchlaki, no to nie będę wspominać, no bo to też jest przyroda, która chce gdzieś tam pomiędzy tymi ładnymi rzeczami się znajdować, więc zawsze jest ta walka. Nieustający proces, żywy tak naprawdę organizm. Pani Aniu, my rozmawiamy w listopadzie 2020 roku, w dość szczególnym momencie dla chyba wszystkich mieszkańców tej planety, nie tylko nas tu w Polsce. Ja chciałem Panią zapytać o taką tendencję, która się pojawiła w tym roku i ona no, w pewnym momencie była zaskakująca i nieprzewidywalna, a mianowicie taki powrót zamiłowania do ogrodnictwa, że nagle potrzeba posiadania własnego skrawka ziemi, który jest zagospodarowany, który jest ładny, który jest estetyczny, bądź też własnego parapetu, no chyba od dawna nie miała takiej skali jak w tym roku. I ja chciałbym Panią dopytać, abstrahując jakby od samej fizycznej koniunktury, która wydaje się być oczywista, ale co Pani dostrzegła jakby trwałego w tym procesie? Co tam jest wartościowego? No jeżeli Pani może swoją na pewno długoletnią już intuicją i doświadczeniem zasugerować, na ile ten proces ma szansę, żeby się utrwalić jakby jako pewien rytuał obyczajów takiej codzienności mieszkańców miast, nie tylko, jak to może wyglądać, mówiąc innym słowem. No, miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, dbania o własne otoczenie. Mieliśmy ograniczone możliwości podróżowania, poruszania się, więc wszyscy, którzy planowali jakieś wakacje, zostali w domu. Skoro zostali w domu, więc chcieli sobie stworzyć namiastkę tego ogrodu włoskiego czy polskiego u siebie i odkryli, że no w zasadzie ta przyroda na tym naszym małym kawałku świata, który posiadamy, też jest piękna, też może być jeszcze ładniejsza. Ogrody zostały wypielęgnowane, dosadzono mnóstwo nowych rzeczy i ludzie zaczęli się tym bardziej cieszyć, uważam. Nawet własnoręcznie wykonywane prace, które kiedyś tam zlecali ogrodnikom, no z różnych względów też robili to klienci sami i mieli naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Mamy klientów z różnych profesji. Wielu lekarzy na przykład, no nie wszyscy, ale wielu ma spore ogrody i pracują w nich, żeby się odstresować. Także jest ten wpływ tej zieleni i na człowieka, no i człowiek kształtuje to własne środowisko coraz piękniej i myślę, że mam nadzieję, że tak pozostanie, bo skoro zmusiła nas ta sytuacja do zajęcia się własnym podwórkiem, tak, że większość osób złapało tego bakcyla i chce więcej. Czy to jest tak z ogrodnictwem, że najtrudniej jest zacząć, a potem to już jakoś idzie? Cały czas jest trudno. No to jakby tak trochę ten wirus jakby wchodzi, tak? Wirus ogrodniczy tak działa może. Tak. Trzeba cały czas się wzmacniać, żeby to szło. No to jest takie hobby, to trzeba lubić. Najtrudniej kupić pierwszą doniczkę z rośliną, potem już jest łatwiej? Cały czas trzeba jakieś decyzje podejmować. Czy robimy to, czy robimy co innego, czy to będzie, sprawdzi się ta roślina, czy się nie sprawdzi, czy się będzie podobała klientom, czy będzie rosła w naszych warunkach. Bez przerwy jest
ten taki proces, no raz, że przede wszystkim ekonomiczny, ale także taki psychologiczny i przyrodniczy. I to musi grać cały czas. Pani Aniu, rozmawialiśmy o hobbystach i tu wiemy, że ta koniunktura i pasja do ogrodnictwa w tym roku rozkwitła w zaskakujący sposób. Ale ja panią chciałem też zapytać, jako osobę, która ma, jak wynika z naszej, z tej historii, którą nam pani opowiedziała, bardzo duże doświadczenie praktyczne, ja to podkreślę, praktyczne doświadczenie, nie tylko staż jako taki. Chciałem dopytać, jakie rady pani skierowałaby do takich osób, których nie brakuje, którzy chcą zająć się tą profesją, chcą projektować, chcą zakładać ogrody i którzy są na studiach, edukują się w tym zakresie, gdzie tkwi jakby sedno i klucz do sukcesu, tak? Co jest niezbędne, aby chcąc być ogrodnikiem, chcąc być projektantem, można odnieść w tych kategoriach zawodowych powodzenie i sukces? Przede wszystkim praktyka. No ja po tych prawie 30 latach dużo rzeczy nie wiem. No mamy szczęście, że współpracujemy ze sobą, my ogrodnicy, często sprawdzamy pewne wiadomości ze sobą, także zawsze mogę liczyć na kolegów w jakichś trudnych przypadkach. Także mnóstwo rzeczy, choćby się nie wiem ile pracowało w tym zawodzie, dalej się nie wie. Ale trzeba cały czas szukać. Jeżeli chodzi o młodych, no to jest temat rzeka, bo po studiach bez praktyki, dwuletniej przynajmniej, tak jak to było kiedyś wymagane chyba w Holandii, dwuletnia praktyka w szkółkach, dopiero można samodzielnie pracować jako wykonawca czy projektant ogrodów. No u nas tego niestety nie ma. Za naszych czasów były półroczne praktyki, no to było wiadomo mniej więcej o co chodzi. A teraz jedna z uczelni na przykład nie pozwala studentom na odbywanie praktyk w szkółkach. Mają tylko uczyć się rysować, projektować. Wiadomo, że chodzi tutaj o żywą roślinę, którą trzeba kiedyś fizycznie dotknąć, posadzić, zobaczyć, przyciąć, jak to naprawdę wygląda z czym to można posadzić, kwestia gleby, szkodników. No, jest mnóstwo aspektów. Moje dziewczyny, które no, już pracują ładnych kilka lat, po 3-4 latach dopiero wiedziały, o co chodzi. Także to jest bardzo długi proces i mamy bardzo dużo fajnych firm, które projektują, zakładają ogrody, to są 30-40-latkowie. Więc to jest ten materiał taki, który się jeszcze nie wypalił, mi się chce i mają już fajne, duże, spore doświadczenie. Także trzeba się uczyć, mieć dużo pokory, mnie by się też czasami przydało, jeżeli chodzi o podejście właśnie do roślin, do klimatu, do ludzi, do wszystkiego. To jest natura i trzeba się z tym liczyć. Czyli pokora, determinacja, konsekwencja, no i lata praktyki. To jest to źródło do sukcesu, które, jak rozumiem, daje szansę na to, że możemy osiągnąć to swój cel. Ja na koniec tego spotkania chciałem panią zapytać o takie trochę o wyzwania, bo tutaj poruszyliśmy dwa bardzo ważne wątki, jak bioróżnorodność, która przynajmniej od kilku lat jest tematem dyskutowanym na różnych szczeblach profesji. Drugi wątek, który równie wielki, a może jeszcze ważniejszy, jeszcze bardziej niepokojący, no to zmiany klimatyczne i woda, bez której ogrody i ogrodnictwo się nie obędzie. No i wreszcie ogrodnictwo i
to szkółkarskie produkcja i to hobbystyczne, czyli ogrody. Jak pani w tej przestrzeni, to ujmując, jako osoba doświadczona w branży, przewiduje przyszłość, albo cóż, w jaki sposób może się to rozwijać, jakie zjawiska mogą mieć miejsce, czy też którędy powinniśmy być może pójść, na co zwrócić uwagę, gdzie być bardziej uwrażliwieni, aby realizować nasze i profesje, i nasze hobby. Były takie badania robione, więc to zależy od grup społecznych, bo zwraca się uwagę na internet, zakupy przez internet, informacje, które w tej chwili mamy mnóstwo, są fora, które wymieniają się informacjami bardzo przydatnymi. Więc i teoretycznie, i praktycznie internet będzie odgrywał coraz większą rolę. Będą ogrody piękne, które są przedłużeniem domu. Na to się zwraca też w projektowaniu dosyć dużą uwagę, czyli to jest ten nasz salon zewnętrzny, który będzie odzwierciedlał zamiłowania mieszkańców. Będą ogrody takie bardziej użytkowe, ekologiczne, gdzie będzie produkowana jakaś tam żywność, będzie gromadziła energię, wodę. I to są raczej takie ogrody dla tych oszczędnych ludzi o nastawieniu takim proekologicznym. W miastach jest zawsze za mało zieleni, ale projektuje się coraz więcej dachów zielonych, elewacji, no to może nie w naszym klimacie, plus ogrody retencyjne. Klimat zmienia się w ten sposób, że mamy długie okresy suszy, a potem ogromne opady. Ta woda przede wszystkim robi dużo szkód, a poza tym ucieka, więc nowe osiedla budujące się w Warszawie na przykład mają często jako taki obowiązkowy element retencję, czyli zbiornik, rów obsadzony roślinnością odpowiednią, która ma za zadanie zbierać wodę z tych elementów utwardzonych. Myślę, że człowiek zawsze będzie wracał do tych swoich korzeni, do natury i zawsze rośliny różnymi falami modowymi będą nam towarzyszyć. Także my raczej patrzymy optymistycznie pod tym względem. Co nas martwi? Woda, która jest w pewnych rejonach kraju dużym problemem. Brak siły roboczej, co już się pokazuje też w innych krajach. Nie tylko chodzi o podstawowych pracowników fizycznych, ale szkółkarstwo, rolnictwo, ogrodnictwo jest bardzo trudnym zawodem i młodzi raczej się nie garną. Ta stara kadra powoli zaczyna odchodzić. Nieliczni mają szczęście, że dzieci przejmują szkółki czy gospodarstwa. Sytuacja ekonomiczna trudno przewidzieć. Branża jest raczej optymistyczna, ostrożnie optymistyczna, bo tego wszyscy nie wiemy, co będzie. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie się rozwijać pomyślnie. Pani Aniu, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w Nałęczowie i posłuchać o tym, jak powstawała szkółka Zielone Wzgórza i jaką ma perspektywę w swoim rozwoju. A Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka spotkań Areny Krajobrazy. Do zobaczenia. Dziękuję.